Hej, 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 witajcie w kolejnym filmie, trzecim odcinku właściwie z serii Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. W dzisiejszym odcinku, znaczy w poprzednim odcinku zmieniliśmy sobie fryzurę na afro, a w dzisiejszym odcinku idziemy do Sweeta po misję. Ach, San Andreas przy zachodzie słońca, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Ostatnio były chyba troszkę za głośno dźwięki z gry. Dzisiaj troszeczkę przyciszyłem, mam nadzieję, że będzie lepiej. Ale też nie za cicho. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Okay. Hey, wait up. Nah, thought you hanging with your brother, huh? Mieli grać. Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Yes, what's up? O, mam nieskończoność teraz. Dziwny motyw. Dobra, jedziemy. Wiecie co, sorry, ale muzykę jeszcze bardziej. Dobra. Nie chcę mieć naprawdę ten, żeby nagrywać to drugi raz bez kompletnie dźwięku ten radia, więc dlatego tak przyciszyłem. No to jedziemy do punktu, będziemy tutaj właśnie malować graffiti. O ile to można nagrać graffiti, bo może bo niektórzy by się może obrazili. Chodzi mi tutaj o to, że ja bynajmniej, gdy ktoś mi mówi o graffiti, to mi się kojarzy z takimi naprawdę fajnymi, takimi wielkimi obrazami, takimi, wiecie, na ścianach, takimi ładnymi, a nie takimi zwykłymi napisami, ale to naprawdę graffiti to graffiti, tak? Malowane sprayem na ścianie. Więc... Aha, dobra, sorry, ja chciałem wsiąść do samochodu. Musimy pomalować tam te punkty. Na szczęście to nie jest na czas, bo zawsze miałem problemy ze znalezieniem ich. Więc moment, znowu muszę tutaj... Znowu będę się gubił. Czekajcie, czekajcie. Chwila, moment. What the fuck? O, tu jest. Okej, tu jest. Nawet nie widziałem. No nie, jeszcze policja mnie za to goni. O, jak widzicie, zamalowane tag 1 na 2 na 100, czyli będzie ich jeszcze 98. Chyba będzie z tyłu. Tak jest. Chodzi tu po prostu o to, że oprócz tej misji będzie można jeszcze pomalać masę właśnie takich. Będzie trzeba masę pomalować tych tagów, tych szprejków. Ale to już w wolnym czasie na grę. Debil nas strzela. Ale już nie goni nas, więc uciekamy. Jedziemy na terytorium Ballas, żeby tam również pomalować. Wiecie jak to jest, jak... Po prostu jeden gang chce pokazywać, że jest lepszy od drugiego. Temi graffiti. Podobnie jest chyba z kibicami, prawda? Chociaż ja kibicem nie jestem, więc nawet się nie pytajcie, za kim tam jestem, czy coś. Mogę wam powiedzieć, że na przykład za Barceloną, czy coś, ale... W sumie to też nie. Ogólnie mało trochę oglądam ostatnie piłki nożne, ale to tak swoim drogą. Znaczy klubową, o. Kiedyś to miałem jakąś manię i oglądałem każdy mecz, a teraz to tak, wiecie, czasem. Dobra, zamalujemy. Spokojnie, nie ma problemu. No i znowu mnie policja za to goni. No what the fuck. Dobra. O, tutaj jak widzicie, takie posążki zbieraliśmy w GTA Vice City, jak pamiętacie. Nasi wrogowie, ale... My mamy shotguna jeszcze, jak pamiętacie. You happy now?
No nie, no policjanta też będę musiał zabić, no co on? Masz. Lol. Malujemy i spadamy! Come on, come on, come on, come on. Okej, okay, spadamy stąd. Bo jeszcze będziemy mieli pistolet. O, szybko biorę do samochodu, mamy mało życia. O, nie, nie do samochodu będzie. Aha! Uczą nas, jak przeskakiwać przez różne obiekty. I co, to ta gra jest bardziej samouczkiem. Będziemy takiego parkoura robić. Po czyichś domach. O, tam jest... Tam jest miejsce do pomalowania. Okej. Okay. A, tu się nawet da kucnąć. Zamalowane tagi 6 na 10. 6 z 10. Karol, szybko wskakuj, spoko. Gdzie jesteś, stary? Okej, okay, widzę cię. O, parkour się nie udał. Także póki co odcinki krótkie i niezbyt może ciekawe. No ale każda gra musi się powoli jakoś rozkręcić. Teraz przy okazji wam pokażę pewien bug. Powiedzmy. Po prostu... Czekajcie. Bug i skrót zarazem. Jo, prawie nas złapali. Szybko. Yeah. I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. Masz, kup sobie piwo czy coś. Zaraz zobaczymy, ile nam dał. No, $200. To piwo musi być naprawdę drogie. Czekajcie, bo ja pamiętam, że dało się tutaj grać w kosza. Ale chyba póki co jeszcze nie ma piłki. Okej. Okay. No to wracamy do domu, zapiszemy grę, zrobimy sobie fotkę. O, no nie, no jeszcze telefon. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? A, suki syn, czego ty mi chcesz? Hej, trochę szacunku, chłopcze, po prostu rozwalają mi te dialogi. Czekajcie, jak się olewało? Rozwala mnie to po prostu. Mamy teraz też spray, tylko że 500 na 500, czyli mamy już tu jakoś, da się stracić. Nie mam aparatu, a bo aparat jest za spraya. Ale mam tutaj też spray, więc o co chodzi. Dobra, zrobimy sobie focie. Czekajcie, jakąś fajną klimatyczną fotkę. Mogłem zrobić zdjęcie gdzieś przy sprayiku. Moment. Albo dobra, po prostu zrobimy... O, temu samochodowi. Na znak, o, i temu... temu, no... ścigaczowi, nie wiem, motorowi. O, dobra. 3, 2, 1, cyk! Nie, no, zostanę po operacji po prostu. Znaczy, CJ dostanie. Okej, okay, no to jedziemy zapisać grę, widzimy się w kolejnym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Trzymajcie się i cześć!